dzisiejszą konferencję podsumowującą projekt pod nazwą Chodźmy Prawidłowo. Pierwsza lekcja była przeprowadzona w Szkole Gospodarki Wiejskiej. Poszły przykładem przez całą wieś, byliśmy zainteresowani. My staramy się jako instruktorzy szlifować swoją technikę, ale dla nas wartością dodaną jest ta rozmowa na spacerze oraz wyjście na zewnątrz. Dziękuję za ten projekt z jednego powodu. Dostałam takiego kopa właśnie organizacyjnego, że za tym projektem poszły inne. Uaktywniłam szkołę, uaktywniłam dzieciaki. Dzięki takim osobom jak Ola udowadniamy, że tutaj nie ma żadnych granic, żadnych barier, żadnych przeciwwskazań do tego, żeby takie osoby przychodziły na zajęcia. Nie patrzę na wiek, nie liczę, czuję się jak miała Rozgrzewka to nie jest tylko rozgrzewka, to jest element treningu. Ramiona, tak? Ramiona staramy się doprowadzić do stanu równoległości do ziemi, tak? I z tej pozycji wciskam w ziemię. To jest power walk. Power walking też nazwa taka się pojawia. Chodźmy prawidłowo i o to chodzi.